drugi dzień słuchamy tej Ewangelii i jak ufamy, ona się dokonuje na nas, między nami. Wczoraj arcybiskup Fisichella mówił o tym doświadczeniu małości, jakie przeżyli apostołowie, i o tym doświadczeniu właściwie pustych rąk, niewystarczalności tego, co mają. To jest rzeczywiście taka myśl, która musi być przez nas bardzo głęboko gdzieś podjęta, bo od niej w ogóle zależy, mówiąc brzydko, skuteczność tego, co nazywamy nową ewangelizacją. Nie większość z was wie, że w Krakowie próbujemy się przygotować do dużego wydarzenia ewangelizacyjnego w październiku i potem dalej. I kiedy poczuliśmy się wezwani w tym kierunku, to padało takie pytanie, czy my jesteśmy gotowi, czy my jesteśmy, niektórzy mówili, dość silni na to, żeby podjąć takie zadanie. I potem mieliśmy Eucharystię w czerwcu, tą inaugurującą właściwie wszystkie przygotowania. Na tej Eucharystii Pan Bóg dał nam słowo o ziarnku gorczycy. I wtedy zrozumieliśmy, że tak naprawdę pytanie właściwe to nie jest pytanie, czy jesteśmy dość silni, tylko czy jesteśmy dość słabi. Czy jesteśmy wystarczająco słabi, żeby się zdecydować na ewangelizację. Nie czy jesteśmy wystarczająco mocni i wystarczająco wielcy, tylko czy jesteśmy mali. Kiedy chcemy być wielcy, jesteśmy na najprostszej drodze, żeby rozwalić każdą ewangelizację. Tak? Znaczy, jeśli będzie tak, że w tej ewangelizacji każdemu chodzi o to, żeby pokazać swoją wielkość i kim nie jest, lepiej byłoby się za to w ogóle nie zabierać. Nie? Pan nie jest w stanie działać przez tych mocnych. I to można by ciągnąć w nieskończoność tę medytację, ale może warto, nie, żeby się utwierdzić w wezwaniu, to jeszcze sobie uświadomić i to, że najmniejszy w Kościele jest zawsze grzesznik. Najmniejszy jest grzesznik. I dlatego Pan Bóg działa przez grzesznika. Paweł mówi o sobie, jestem najmniejszy ze wszystkich apostołów. Mówi też, że jestem najmniejszy ze wszystkich świętych, ze wszystkich wierzących. Nie wyobrażamy sobie Kościoła bez Pawła. Nie wyobrażamy sobie Kościoła bez Augustyna, który w swoim życiu tak mocno doświadczył upokorzenia, jakie w człowieku zostawia grzech. Nie. No taki tyciutki Augustyn. Nie. Największy ojciec Kościoła. Pan Bóg działa przez to, co nie jest. To, co nie jest, wyróżnił Bóg. Może ważne, żeby też zobaczyć, że także to, czym się sam Chrystus posługuje, też jest niewielkie. No, 5 chlebów, 2 ryby. A ten chleb, który mamy na tym ołtarzu, wydaje się wam dość wielki, żeby rozstrzygać wszystkie wasze problemy. Nie jest tak, nie. Jak w historii Naamana, kiedy mówi, to co, to u mnie w kraju nie było wody, nie było lepszej rzeki niż ten Jordan. I na szczęście miał kilku służących przy sobie sensownych, którzy powiedzi, ojcze, jakby ci prorok kazał wykonać coś wielkiego, coś trudnego, nie zrobiłbyś. No jak ci każe 7 razy zanurzyć się w tej rzece, co ci szkodzi? Rozpoznajecie te 7 zanurzeń w 7 sakramentach, w najprostszych znakach. Trochę chleba, trochę wody, trochę oleju. Czasami nic, tylko ruch ręką, kilka słów. Czym my dysponujemy? Czymś, co jest z definicji małe, czym się Chrystus posługuje, czymś, co jest tak nieznaczące w świecie. Chcecie lepszych środków? Chcecie mocniejszych? Będziecie potem przepraszać to jak Kościół po 2000 lat?
że sięgał po to, co jest mocne, po to, co jest silne, że sięgał po prawo, po państwo, po siłę. Będziecie przepraszać? Jak zaczniecie sięgać po to, co nie jest wasze? Nie wystarczy wam ten chleb, który jest taki malutki? Co chcecie? Czego chcecie? Jest ważne patrzeć tę Ewangelię, bo ona się rzeczywiście dzieje. Tu się dzieje, między nami się dzieje. I ona pokazuje, że możliwe są różne scenariusze. Nie wszystkie są wcale od A do Z pozytywne. Nie. Szedł za nim wielki tłum. No się rozglądnijcie się. Dlaczego szli? Bo widzieli znaki, które dokonywał, uzdrawiając chorych. Słucham ojców naszych kochanych, opowiadają o znakach. Wychodzi ktoś, mówi świadectwo, jeden, drugi. Są znaki, Chrystus uzdrawia innych. Innych. Opowiadają mi, że uzdrawia innych. Więc idę za nim. Jestem ciekaw, bo mówią o nim rzeczy niesamowite. Ale zobaczcie, co się dzieje z tymi ludźmi, że idą za nim, bo widzieli znaki, ale na końcu tym, co ich syci, to jest to, że zjedli chleba. Zjedli chleba. Być może najpierw, jak słyszeli, że uzdrowił innych, to myśleli przez chwilę, może i na mnie się coś wydarzy. Skoro miał siłę postawić na nogi tamtego, skoro miał siłę oczyścić tamtego, może i na mnie się wydarzy. Może ja zostanę uzdrowiony. Może i mnie dotknie wewnątrz. Nie możesz tu siedzieć i myśleć w ten sposób. Ale może się też stać z każdym z nas to, co się stało z tymi ludźmi, że na końcu tego spotkania już nie będziemy myśleć o tym, że on dokonuje takich znaków i że ma siłę uzdrowienia, tylko wystarczy nam, żeśmy się najedli. I to jest przedziwne, bo ci ludzie w trakcie tego spotkania, które trwało w końcu jakiś czas, z tych największych pytań, z tych pierwszych pytań zeszli coraz niżej i niżej i niżej i nasycili się jedzeniem. Jest wiadomo, ta Ewangelia, 6 rozdział, ona się toczy dalej. Na pewno ją znacie. Potem jest moment niesamowity, jak Jezus idzie po wodzie do Kafarnaum, a potem za nim przybywają ludzie do Kafarnaum. I wtedy Jezus do nich mówi, do tych samych, i tak: szukacie mnie nie dlatego, żeście szukali znaków, żeście widzieli znaki, tylko dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Tu szli za nim, bo widzieli znaki, ale do Kafarnaum przyszli nie dlatego, że widzieli znaki, tylko dlatego, że jedli chleb do sytości, nasycili się jedzeniem. Jest możliwy także i taki scenariusz, że jesteś przy Chrystusie, jesteś tak blisko, i twoje pragnienia tak się rozchodzą z Jego pragnieniami i to, czego ty oczekujesz od Niego, tak się kompletnie rozmija z tym, co On chce ci dać. Bo na końcu to, co Chrystus zrobił, nie było po to, żeby mieli co jeść. Nie było po to. Było znakiem. Znakiem. Nawet Jan w ten sposób o tym napisał. Nie dokonał cudu, tylko znaku. Znak wskazuje poza siebie. Ale ich już to nie obchodzi, co jest poza. Poza tym, co dostali.
co jest, czego znakiem było to, że dał im jeść? No, znakiem było to, że chce im dać siebie. I zaraz potem w Kafarnaum jest ta niesamowita Jezusowa mowa o Eucharystii. Ja jestem chlebem życia. Kto mnie spożywa, będzie żył na wieki. Przejdźcie od tego chleba do tego pożywienia, którym jestem. Ja sam. Nie? Nic innego was nie pożywi. Ja sam. Taki komentarz w jednym zdaniu. Czytałem do tej Ewangelii, komentarz był taki: szli za nim, ale nie dla niego. Szli za nim, ale nie dla niego. Jakoś szli dla siebie. Może najpierw myśleli dla siebie, w ten sposób może mnie uzdrowi. Ale potem skończyło się dla siebie, to znaczy może przynajmniej będę miał co jeść. Nie? Dla siebie. Co on mi może dać? Co ja mogę z tego mieć, z tego spotkania? A on dawał im znak, który mówi: nie szukajcie u mnie czegoś. Ja chcę wam dać siebie. Nie chodzi tylko o to, żeby iść za nim, tylko żeby iść za nim dla niego, nie dla siebie, dla niego. Czego chcemy od niego? Jakie mamy wobec niego pragnienia? Co nas nasyci? Czego jesteście głodni? W którym momencie powiecie Jezusowi, że już jesteście syci? I wtedy jest ten moment, no, taki przedziwny w tej Ewangelii. Zobaczcie, że niby szli za nim, ale na końcu w tym tekście dzisiejszym on zostaje sam, nie? Oni wszyscy go zostawiają, łącznie z apostołami go zostawili. I on zostaje sam jeden. I odchodzi na miejsce pustynne, na miejsce osobne. Nie? Można by... Odchodzi w samotność. Wiemy, że Jezus odchodzi w samotność na modlitwę. Nie? Tak sobie myślałem od wczoraj, czytając ten tekst, że poszedł na modlitwę także dlatego, że jak przeżyjecie inaczej taki moment, w którym widzicie, jak ludzie, którzy za wami szli, się tak kompletnie z wami rozeszli. Jak możecie to znieść? W jaki sposób możecie to przejeść, przetrawić, przeżyć to w spokoju? Nie ma innego sposobu, jak tylko pójść na modlitwę samotną, spotkać się z Ojcem i zobaczyć z Nim to, co się stało. Nie? Bo inaczej by się historia zbawienia skończyła w tym momencie. Ale zostawili go samego, został sam, bo oni się już nasycili. My chcemy powiedzieć Chrystusowi tu przy tym ołtarzu, że nigdy nie będziemy syci spotkania z Nim. I że prosimy Go o takie pragnienie, byśmy zawsze wiedzieli, że spotkanie z Nim jest ciągle przed nami. Jest też za nami, jest też naszym doświadczeniem życiowym, jest też naszą historią, ale jest ciągle przed nami. Ciągle nie mamy Go dość. Ciągle nie znamy Cię dość. Ciągle nie smakujemy Cię dość. Ciągle nie rozumiemy Cię dość. Ciągle nie kochamy Cię dość. Ciągle nie rozumiemy dość, że Ty nas kochasz. Nie mamy Cię nigdy dość. Nigdy nie jesteśmy Tobą syci, jesteśmy ciągle głodni, jesteśmy ciągle niezaspokojeni. Nic nas nie zaspokoi poza Tobą. Jest zakończenie 6 rozdziału Jana, kiedy Jezus powiedział swoją mowę eucharystyczną, kiedy przeszedł od znaku do rzeczywistości, od chleba do Eucharystii, kiedy dokonał tej niesamowitej Paschy, wtedy się okazało, że wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić. To jest jakiś moment rozstrzygający. Czy to jest moment paschalny, to jest moment przejścia. Jan jako jedyny z ewangelistów to zaznaczył, że to rozmnożenie chleba miało miejsce w czasie Paschy. Bo zbliżało się święto Pascha. Jest moment paschalny. Od chleba do Eucharystii, która jest Jezusem Chrystusem, którego przyjmujesz. Nie? Nie.
Tyle, tylko tyle i aż tyle. I kiedy wszyscy odchodzili, popatrzył na 12 i spytał, czy wy chcecie odejść. A oni mu powiedzieli: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Amen.